Panie kochani, będziemy się modlić. Modlimy się, będziemy dalej słuchać. Że posłowa Ojcze wyższamy Cię. Ojcze uwielbiamy Ciebie. Ojcze święty, potężny, wielki Boże. Kłaniamy się Tobie. Chwały spiąc. Chwały spiąc. Ucz Cię Boga. Oddawaj mu chwałę. Oddawaj mu chwałę. Szaka para, lare, nera, rake, noro, los, hane, padre. Trzyma na padre, direne, decine, redecine. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Shima nare leo, Królu, Lord, nare, nare, na tytule. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Święty, 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 święty. Święty, 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 święty. Wywyższony i potężny, wszechmogący, dobry, mądry. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Cię, uwielbiamy tą śpiewkę. Spróbuj zaśpiewać swoją pieśń na niego, Twoją pieśń. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wychwalamy Ciebie, uwielbiamy Twoje imię. Podnieś do Niego głos. Częścią uwielbienia jest nowa pieśń dla Boga. Zaśpiewaj. Zaśpiewaj teraz ze swojego głosu. Śpiewaj, zaśpiewaj mu coś. To jest możliwe. Przeklęty. Uwielbiamy Cię, Panie. Wychwalamy Cię. Wychwalamy Cię, Jezus. Cudowny Jezus. Wspaniały Jezus. Halleluja. 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 Jezus, słuchaj ziemi. Niczym korzenica Jego. Z dzielnicy Izraelskiej. Słucha świętego. Oh,
Chwalimy Ciebie, Jezus. Chwalimy Ciebie, Jezus. Halleluja. Halleluja. Szymona Prajs, mama. Cudowny Jezus. Jesteś słodki. Chwalimy Cię, Jezus. Chwalimy Cię, Jezus. Chwalimy Cię, Jezus. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Śpiewaj. Święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Zobacz, to jest Twojego Ducha. To gdzieś płynie z Ducha. To jest, płynie z Ducha. Zobaczysz, jak będziesz bardzo czuł, to później się śpiewaj w domu, to później. Ojcze, kłaniamy się Tobie. Ojcze, dziękujemy, że Ty dzisiaj poruszasz naszego ducha. Czy Ty tak bardzo, Panie, pragniesz, abyśmy szli za Twoim świętym duchem? Ojcze, przyjmujemy teraz kolejny czas. Czas, w którym będziemy, Ojcze, patrzyli jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Będziemy przyjmowali od Ciebie wszystko, co teraz możemy. Halleluja. Dziękujemy Ci za to, cudowny Jezus. Halleluja. Halleluja. Usiądźcie, kochani. Usiądźcie i pozwólcie, żeby to namaszczenie, ono cały czas nam usługiwało. Dlaczego ja tak dużo o tym mówię? Dlatego, że chcę, żebyście zobaczyli, że ducha trzeba praktykować. Musimy praktykować życie w duchu. Praktykować. Cały czas nasza dusza jest przyzwyczajalna, ona się przyzwyczaja. Ona cały czas szuka takiego własnego komfortu. Ona bez przerwy mówi tak, jeśli ten dźwięk nie jest taki jak ja już znam, to ja nie mogę się z nim jakby zaprzyjaźnić. To jest nieprawda. Techila, hebrajskie słowo techila, to jest jeden z 7 kroków uwielbienia. Wiecie, nowa pieśń. Techila, śpiewajcie mi nową pieśń, mówi Pan. Nową pieśń. Pieśń, którą sami umiecie śpiewać. Wiecie, że możecie układać pieśni, ja wam się o tym więcej powiem. Ja wam pokażę, jak to można robić. Jeżeli zaczniecie to robić, jeżeli tylko zechcecie to robić, zobaczycie, jaki jest wzrost w duchu. Co się dzieje. Nowe melodie możecie śpiewać. Nie musisz umieć śpiewać, nie musisz być muzykiem. Jak jesteś muzykiem, halleluja. Jak masz słuch, chwała Bogu Najwyższemu. Chwała Bogu, to jest piękne, to jest talent. Nie musisz mieć. Możesz bez tego robić to. Możesz to robić. Możesz to robić. Nie musisz robić zapisu. Zabierz te wszystkie pieśni, które diabeł pokradł. Wiecie, że muzyka nie pochodzi od szatana? Żadna. On ją ukradł. Ok? Diabeł ukradł muzykę. Ukradł. Ukradł. To Bóg stworzył muzykę. I nie tylko śpiewnik starego pielgrzyma, przyjaciele. Rozumiesz? To Bóg stworzył muzykę. Bóg stworzył muzykę. On jest twórcą. Diabeł nie jest twórcą. Diabeł nic nigdy nie stworzył. Religia mówi, to diabeł stworzył. Ja mówię, diabeł nie tworzy. Diabeł kradnie. On kradnie. To złodziej. Ukradł muzykę. I zrobił z niej to, co zrobił. To wiecie, co zróbmy? Odbierzmy mu ją. Odbierz mu muzykę. Zabierz te wszystkie świeckie piosenki, dorób do nich chrześcijańskie słowa i zacznij śpiewać, ok? Zabierz mu to wszystko, bo to nie jest jego. Zabierz mu. Wyrwij mu to wszystko. To całe, rozumiesz? I zacznij tworzyć, zacznij śpiewać nowe pieśni. Zacznij to robić, zobacz, jak się duch twój poruszy. Te rzeczy rób. Rób z ducha. I będziemy o tym dzisiaj mówić, przyjaciele. Będziemy mówić, co to jest być napełnionym Duchem Bożym. Ponieważ celem naszym jest być wypełnionym Duchem Bożym. My dzisiaj już mówiliśmy o wierze. Mamy, to jest fundamentalne, mamy chodzić w wierze.
Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. To jest jakby nasza droga podstawowa. Potem pokazałem wam dzisiaj, w jaki sposób rozróżnić między duchem a ciałem. I teraz pójdziemy głębiej. Ponieważ skoro już potrafimy rozróżnić między duchem a ciałem, to chcę wam powiedzieć, że nasz duch jest mieszkaniem Ducha Świętego. Wiecie to wszyscy. I mają być w pełni Ducha Świętego. Ale nie w naszym duchu, bo nasz duch już jest pełny Ducha Świętego. My się nie wypełniamy Duchem Świętym w naszym duchu, bo On tam jest! Cały. Niektórzy myślą, że Jego tam jest trochę. On tam jest cały. To są zadania, to są zagwozdki teologiczne. Jak to jest możliwe, że On jest i tu, i tam? Czasem mi moja córka na przykład pytała, jak to? To Pan Jezus i tu był na ziemi, Pan Jezus, a tam był Ojciec, to on, Ojciec i Jezus to samo, ja mówię tak, Sara, też tak myślę jak Ty, że nic nie rozumiem. Kiedyś jak pytałem Boga, mówię, Boże, o co chodzi z Trójcą Świętą? A Bóg mówi to samo, co z jajkiem. Tak mi tłumaczył. I koniec. I potem miałem, ja naprawdę rozłożyłem to logicznie jajko na szczęście. Ja zrozumiałem, że jajko jest trójjedyne. Trójjedyne. Jedno jajko, a z trzech części. Żadna bez żadnego nie może funkcjonować. A jajko jedna, a trójjedyne, i żółtko, i białko, i skorupka. To, rozumiesz? To są nie do pojęcia dla nas rzeczy. Ale Bóg taki jest, jak Hiob próbował się wymądrzać, to Bóg do niego pyta, a krokodyla kumasz, krokodyla na przykład. I mu krokodyla opisuje Hiobowi. Hiob się tam 30 rozdziałów uskarża na swoje życie. Rozumiesz? Na początku kozaka zgrywał, potem padł. Rozumiesz? I okazało się jacy, że kumple przyszli, tam jeszcze mu, rozumiesz, teolodzy przyszli, taką robotę zrobili, że facet się po prostu mało nie załamał totalnie. Patrzcie, dlaczego to, no to jest teologia, jacy poprawni religijnie byli, ja nie mogę. Jacy byli poprawni religijnie, dobra, Hiob tam pada w tym wszystkim i on potem zaczyna mądrzyć, zaczyna tego, Bóg zaczyna z nim mówi, a gdzie ty tam byłeś, kiedy tworzyłem gwiazdy w ogóle, nie? Mówi, dobra, tam gwiazdy to, ale mówi, a hipopotama na przykład, kojarzysz, a krokodyla, skoro o tych rzeczach nie masz pojęcia, wiesz, jakby stajemy w pewnym miejscu dzisiaj, że wiesz, Bóg jest w nas i Bóg chce, żebyśmy byli wypełnieni Jego duchem. Co to oznacza? Co to ma być wypełnione Jego duchem? Cała nasza dusza ma być pod Jego wpływem i ciałem. Wiecie, o to chodzi o wypełnienie Duchem Świętym? Nie tylko nasz duch ma być wypełniony, bo on jest wypełniony. Cały Bóg w nim jest. Cały Bóg. Tak? Słowo Boże w Ewangelii Jana pokazuje, że On będzie wśród was, dam wam innego pocieszyciela, tak? On będzie wśród was i w was będzie, tak? Będzie cały On w was. Nie mamy w swoim duchu Ducha Świętego, a więc co my robimy? My nie mówimy o napełnieniu Duchem Świętym naszego ducha, bo my jesteśmy w duchu wypełnieni Duchem Świętym. My patrzymy w tej chwili, co zrobić, żeby ten duch się wylał na naszą psychikę i na nasze ciała. I o to tutaj chodzi. I wypełnienie Duchem Świętym to jest właśnie to. To jest to, żeby Duch Święty zaczął przenikać nasz cały umysł. I o tym mówiliśmy wcześniej, jakie mamy do tego, co mamy zrobić z tym. Wszystkie nasze emocje, wszystkie nasze decyzje i całe nasze fizyczne ciało. I o to tutaj chodzi. I mówiąc o człowieku, że jest wypełniony Duchem Świętym, że jest przepełniony Duchem Świętym, to my rozumiemy, że przez tego człowieka od strony psychiki i ciała uwalnia się Duch Święty. Po prostu. W drugiej Mojżeszowej, w 31 wersecie, druga księga Mojżeszowa, 31 rozdział, przepraszam, druga księga Mojżeszowa, 31 rozdział, możecie sobie zapisać od 2 do 4. Czytamy tak. Patrz, mówi Pan do Mojżesza. Powołałem imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi. W szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w smycerstwie, we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achismacha z plemienia Dana, a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonywania wszystkiego, co ci rozkazałem. I teraz
Bóg dalej mówi Mojżeszowi, że na podstawie tego, co on dał tym dwóm ludziom, oni mają budować przybytek. A więc co Bóg najpierw robi, co on nam pokazuje? Żeby powstawał jakieś Boże dzieło, cokolwiek, potrzebne jest to, aby ktoś był wypełniony Duchem Świętym. I wiemy, że w tamtym okresie czasu Bóg mógł udzielać tegoż Ducha w przeciwny sposób, dla mnie niezrozumiały do końca. I też nie musimy się w to zagłębiać, jak to się działo. Generalnie były to sporadyczne przypadki, że Bóg postępował w ten sposób. Ale dlaczego ja przytaczam ten sporadyczny przypadek? Ponieważ ten sporadyczny przypadek, on nam opisuje pewną ważną rzecz, że chrzest w Duchu Świętym to globalna integracja w naszego ducha, duszy i ciała. Widzimy tutaj, że wypełnienie Duchem Bożym tych ludzi, ono nie polegało na tym, że oni zaczęli robić jakieś dziwne rzeczy. Prawda? Często wypełnienie Duchem Bożym kojarzy się wielu ludziom tylko z tym, że się robi dziwne rzeczy. Ja też robię dziwne rzeczy, ja różne dziwne rzeczy robiłem i przeżywałem dziwne rzeczy. Pod wpływem Ducha Świętego. Przedziwne. Różne. Ale to nie tylko to, bo te przedziwne rzeczy, one nie definiowały jedynie Ducha Świętego. One są częścią i one być muszą. Wiecie czemu? Bo nasza percepcja nie mieści Boga. Nasza percepcja nie jest w stanie pomieścić Boga. My nie jesteśmy w stanie pomieścić go. Na przykład inne języki, o to chodzi z innymi językami. Dlaczego jest modlitwa innymi językami? Bo ci się język kończy twój. I koniec, skończył ci się język. Mamy jakiś zasób słów. No dobra, znasz jeszcze inny. Znasz angielski, niemiecki, francuski, też ci się skończy. A Bóg jest nieskończony. A teraz go wychwalaj dalej, no i co? Już ci się skończył. Francuski, niemiecki, co teraz zaraz się robi? Musisz dalej głosić. Musisz dalej uwalić. Tak? Ja. Masz języki, Bóg mówi. Ja ci teraz pokażę, jak. Wszystkich narodów, możesz na przykład. Bóg tam, Bóg mówi tak, abyś chciał wielbić mnie w językach wszystkich narodów. Tak, Panie. A powiem ci dalej, Bóg mówi, a nawet tych, które były kiedyś. Chciałbyś, których już nie ma, Midianitów, tak? Chciałbyś? Tak, Panie. A tych, które będą, chciałbyś? Tak, Panie. A aniołów chciałbyś? Tak, Panie, tu Max. Lecz. Tylko fragment jakiś, no? Widzimy prorokowanie, widzimy inne rzeczy, widzimy niesamowite manifestacje Bożego Ducha. Wiesz, ludzie to robią, tamto robią, padają pod mocą, różne rzeczy, że nie mogą wstać czasem. Nawet nie, jakby śmieją się, sam nieraz leżałem pod mocą Ducha Świętego, śmiałem się, kurczę, kiedyś pamiętam, wyszedłem z takiego programu telewizyjnego, pytanie na śniadanie. I wracaliśmy do domu, zachciało mi się siku i w Warszawie jeszcze. Zatrzymaliśmy się w takim zagajniczku, to koniec był Warszawa, ale normalna dzielnica jeszcze. Poszedłem za potrzebą, wracam, słuchajcie, modliłem się innymi językami i a raptem upadłem na ziemię, tak koło chodnika, w pełni burze. Słuchajcie, upadłem na ziemię przy chodniku, leży i się śmieje. Ludzie chodzą rano, tamte pytanie na śniadanie, to 6 rano było. Jak to nagrywaliśmy, to było może burzy 8, może w 7:30, to było po wszystkim jadę i się śmieje. Chłopak, co ze mną był tam. Od nas kościoła wtedy mówi, no pięknie, tylko patrzyłem, kiedy będzie jechał radiowo, się zatrzymał przy tobie. No facet leży w garniturze, tarza się przy tym, no to mówię, tak? Takie piękne rzeczy dopiero mówił do Polski. Takie ładne, tak? Teraz leży i się śmieje. Co to jest? No Duch Boży. To Duch Boży. Rozumiesz? Nasza percepcja nie mieści tego. Jak to jest możliwe? No właśnie tak to. Właśnie tak to. Ale Duch Święty przede wszystkim, ten fragment nam pokazuje, że to jest ingerencja, globalna ingerencja, totalna ingerencja. Że nie ma takiej dziedziny życia, w której Duch Święty nie mógłby działać i nie chciałby działać w twoim życiu. I nie ma takiej dziedziny życia, która miałaby zostać w sferze naturalnej. Bóg mówi, chce, żebyś wszystko mógł robić w sposób nadnaturalny. W nadnaturalny sposób dzieci, żebyś wychowywał. W nadnaturalny sposób biznes, żebyś zakładał i poprowadził. W nadnaturalny sposób, żebyś problemy rozwiązywał. Żebyś nie był tylko w temacie naturalności. Chcę ci pomagać, Bóg mówi. W każdej dziedzinie życia. Jak jesteś budowlańcem, to będę ci mówił, dokąd wiertło ma wejść, żebyś nie przewiercił ścianki. Powiem ci to. Nauczę cię tego. Dam ci mądrość taką, że będą się na ciebie patrzeć i mówić, a skąd ty to wiesz, a ty będziesz stał z nieba. Dam ci to, mówi Bóg, bo ja tego chcę, zobacz, to jest Boże pragnienie. Tym bardziej, że widzimy, że Bóg zawsze płaci swoje rachunki, przyjaciele. Co to oznacza? Jeżeli On nas posyła do jakiegoś dzieła swojego, a przepraszam, wszyscy jesteśmy posłani do jakiegoś dzieła. Każdy człowiek odrodzony z Bożego Ducha natychmiast jest posłany w służbę Bożą. Tak napisane jest w liście do Rzymian, tak?
że wyrwani z grzechu, tak? I przeniesieni do służby Bogu. To natychmiast Bóg, posyłając cię do służby swojej, wypełnia cię swoim Duchem Świętym, chce cię wypełnić. Najpierw chrzcicie swoim Duchem Świętym. Ten Duch Święty, to jest otwarcie takie, bo czasami ludzie pytają, co to jest chrzest w Duchu Świętym? Ja powiem, jakby się to tak wyjaśnić najprościej, jak się urodziłeś na nowo z Bożego Ducha, to twój Duch ożył. Jak on ożył? Ano między twoim Duchem a niebem powstała taka rurka, może w takiej średnicy, i połączyła cię z Bogiem. Przez tą rurkę zaczął Bóg płynąć w ciebie. I ty się narodziłeś na nowo, jesteś nowym człowiekiem. Bo mnie wielu ludzi pyta, na przykład, to co, to ja nie zostałem wypełniony Duchem Świętym, jak się narodziłem na nowo? Zostałeś. Tylko ci zaraz powiem, o co chodzi z chrztem w Duchu Świętym. No jak przychodzi drugi taki krok, i to chrzest w Duchu Świętym polega na tym, że ta mała rurka raptem staje się taką rurą. I nie ma już małego kranika, który cię tam cieknie, tak? Tylko jest taki spust i to cię zalewa. Jak się narodziłeś na nowo, to on w ciebie wpłynął. A chrzest w Duchu Świętym polega na tym, rozumiesz, że on spływa na ciebie. I zaczyna się po prostu, ojej, ja nie myślałem, to takie wielkie. Takie wielkie właśnie. Takie wielkie. I, ale to jest początek. Ten spust to jest początek, bo to się zaczyna na ciebie wylewać, ale teraz od ciebie będzie zależało, czy to będzie przenikało każdy element twojej psychiki. Twój umysł, twoje emocje, twoje decyzje. No i o tym mówiliśmy. Mówiliśmy, o co chodzi z wiarą, o co chodzi z uczynkami ciała i tak dalej. A więc widzimy, że napełnienie Duchem Świętym dotyczy całego człowieka. Bóg chce, żebyś cały chodził w Jego mocy. Po prostu, żebyś chodził we wszystkich zgięciach w mocy Boga do końca dni. Ostatnio oglądałem takiego fajnego usługującego. Nazywa się brat Morris Cerullo. I brat Morris Cerullo ma 83 lata teraz. A wiecie, to brat Morris Cerullo to już jest bogaty człowiek. To jest człowiek, który służy tam lat, nie wiem ile, 60 Bogu. Wiesz, o co chodzi. Był w Warszawie. Tak, był w Warszawie. I to jest człowiek, który ma potężne sukcesy. W służbie zostawił wielką spuściznę. I on by dawno mógł iść na emeryturę. Ale Morris Cerullo, no kurczę, cały czas leci do przodu. Jak ja się patrzę na tego 83-latka, który stoi pod mocą Ducha Świętego i skacze, mój Jezu! Skacze, mówię, ale jasta! 83 lata! I tu przyjechał kiedyś do Warszawy, tak jeden pastor, mój znajomy, mówi, zostałem wtedy oddelegowany, oto w latach 90. No już, jakkolwiek, kupę lat temu. Zostałem oddelegowany do takiej, no usługiwania tam, mówisz, prowadzenia gąską ze swoimi tam przyjechał, takimi przybocznymi, różnymi tam, nieważne. No i on, ten pastor mi lata, no to ja, wiesz, szanowałem tego brata, chciałem tam, jak odebraliśmy go z lotniska, to chciałem, podszedłem i mu rękę chciałem podać, tak? I on mi ręki nie podał. On mi nie podał ręki. I on wtedy tak sobie pomyślałem, ten pastor mówi wtedy, w takiej pysze swoim, mówi, kurczę, mówi, wielki usługujący amerykański, wiesz, to mówi, przychodzi się tutaj, puszy, wiesz, nie? Całe ciało uwolnił, całego świniaka uwolnił natychmiast wewnątrz siebie, nie? W ogóle nie znając tematu rzeczy, nie wiedząc w ogóle, o co chodzi w tym temacie, nie? I mówi, tam, no, złe zdanie, tam, i cały czas, a wiesz, ale był oddelegowany przez jakiś tam kościół, żeby był razem z nimi, nie? I potem jest spotkanie i przywieźli na te spotkanie, przyjechali ludzie, bo było uzdrowieńcze spotkanie, kilkadziesiąt głuchych osób z instytutu jakiegoś, wiecie, po prostu cały autobus ludzi, nie? Głuchych. I oni siedzieli z tyłu i on wszedł na scenę, to w Polsce u nas. Wszedł na scenę i powiedział, halleluja! Oni wszyscy zaczęli słyszeć. Wszyscy w jednej chwili. I on mówi, a ja, ten pastor mówi, a ja tam gdzie stałem, tam padłem na kolana, zacząłem pokutować. Mówi, Panie, zmiłuj się nade mną, mówi, w ogóle wierzę. On raz krzyknął, mówi, kilkadziesiąt osób zaczął słyszeć w jednej chwili. Rozumiesz, że wrzask się podniósł u ludzi, bo ludzie nie słyszeli nigdy, nie? Wiesz, po prostu zaczęli krzyczeć, wiesz, bo po prostu zaczęli dźwięki słyszeć. I do niego potem podeszli, mówię, słuchaj, to jest stary prorok, on się z nikim nie wita przed spotkaniami, on się potem z tobą wyściska po nabożeństwie. Ale on przed spotkaniem nikogo nie dotyka, bo on wie, co to znaczy nośnik demoniczny. On nie chce być zanieczyszczony niczym. Niczym. On to rozumie. Ja też to dziś rozumiem. Ja też rozumiem pewne rzeczy dzisiaj. One są trudne.
ale to trzeba, umieć zrozumieć pewne rzeczy. Żeby je zrozumieć, natomiast trzeba, rozumieć, jak działa Duch Święty. Możesz być niesamowicie święty w środku, tak? Ale twoja dusza i ciało niekoniecznie są wypełnione Duchem Świętym. Chociaż Bożą wolą jest, żeby były. Nie, przepraszam. Mieliście nieraz wrażenie, że ktoś na was położył ręce, a potem nie wiedzieliście, gdzie jest początek, a gdzie koniec? Kurczę, tak? Pamiętacie te akcje? Ukochany brat czy siostra w Chrystusie was pobłogosławili. Tak was pobłogosławili, że już nie byliście pewni, czy jesteście zbawieni. Przez najbliższe 3 dni musieliście się modlić, halleluja! Ojcze, o co chodzi? Takie pismo niejasne. Tylko łapki swoje położyli na ciebie, tak? Myślisz, że oni mieli złe chęci? Dobre mieli! Oni nie mieli złych chęci! Oni nie mieli złych chęci! Oni mieli dobre chęci, tylko niekoniecznie posiadali to, akurat co powinieneś dostać, tylko coś innego posiadali. Różne kleszcze mieli na sobie. Tak? Duchowe kleszczyki mieli na sobie. I te kleszczyki cię potem podgryzały. Musiałeś wejść pod krew Jezusa, musiałeś się opyć z tego duchowego pyłu i dopiero wróciłeś do normy, bo cię podszczepiali. Tak to działa. Ja dzisiaj się tego, mnie to dzisiaj nie rusza, dlatego że dzisiaj rozumiem duchowe rzeczy, tak, ale kiedy byłem młodszy w duchu, no to takie rzeczy mnie dotykały. Dzisiaj to mnie nie dotyka, dzisiaj to na mnie sam diabeł może rękę położyć i nic mnie nie rusza, tak? Ale rozumiecie, wiesz, ten prorok rozumiał rzeczy, dlaczego? Bo Duch Święty mu coś mówił. Bo Duch Święty chce, żebyś ty rozumiał rzeczy na całej płaszczyźnie. I przeczytałem wam jeszcze taki fragment z 4 Mojżeszowej, 14 werset. 4 Mojżeszowa, 14 werset. Chcę was w coś wprowadzić jeszcze dzisiaj. 14 werset, 14 rozdział, 24 werset. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. O co chodzi z Kalebem? Kaleb był jednym z ludzi, którzy jak weszli do Kanaanu i weszło, był Jozue, Kaleb i 10 innych. I tylko Jozue i Kaleb prawidłowo rozpoznali rzeczy. Reszta zobaczyła wielkich olbrzymów. Reszta według ciała patrzyła. Zobaczyła wielkich ludzi, zobaczyła niezwyciężonych ludzi, zobaczyła wielkie grody warowne. A Jozue i Kaleb byli innego ducha. Coś było innego w nich. Duch Święty pracował przez nich. Dlaczego? Dlatego, że oni chcieli tego. Chcieli. Okej? Okay? Oni chcieli. I oni widzieli inaczej. Znamy historię Kaleba. Kiedy w wieku 80 lat przychodził swojego kumpla Jozuego, to jest niesamowita rzecz, tak? I wiesz, stare już dziadki takie, wiesz, i on po prostu podchodzi i mówi: Jozue, Jozue, ziemię dzieli w Kanaanie. Ty tyle, ty tyle, ty tyle. I przychodzi Kaleb i mówi: Jozue, daj mi Hebron. Ty, 80 lat ma, a Hebron, ja widziałem Hebron, w jakim to miejscu jest położone. W ogóle wiesz, potężny, warowny gród, nikt nie chciał Hebronu. Tam wszyscy mówili: ja bym wolał jednak te tereny bardziej urodzajne. Daj mi tutaj troszkę, tutaj te lasy, że wykarczujemy najwyżej, tak? Nikt nie chciał skał, nikt nie chciał tych najgorszych, parszywych typów, którzy tam, rozumiesz, którzy obcinali masowo ludziom głowy. Nikt tego nie chciał, ale przychodzi Kaleb, tak? Kaleb w ogóle nie widział tych wielkich, rosłych ludzi. On mówi: daj mi Hebron. Mówi: jeszcze dziś mam tyle siły, jak wtedy, Jozue. Jak wtedy wjechaliśmy do Kanaanu, tak i teraz. Ja mam tyle siły. Osie, pych. Gość. I co on robi? Bierze ekipę, wjeżdża w Hebron, rozwala do nogi, tak? Jak do mnie ludzie mówią: ja to jestem za stary na takie rzeczy. Ja mówię: weź, proszę cię. Proszę cię. Ale o co chodzi z Kalebem? Kaleb i Jozue pozwolili Bożemu Duchowi, żeby im pokazał prawdę. My musimy pozwolić, musimy zechcieć. My musimy chcieć, aby nasza dusza i ciało były przepełnione Duchem Bożym. My musimy mieć pragnienie, parcie i musimy być tego głodni. Nakarmiony zostaje tylko głodny. Tylko na pragnienie jest odpowiedź. Ludzie niektórzy to siedzą sobie, mówią: jak mnie napełni, to mnie napełni. A mnie: weź, człowieku, bo mnie włosy na głowie rosną. Jak to mnie napełni, to mnie napełni. Co ty myślisz, że ty Bogu robisz łaskę, że ty łaskawie będziesz sobie siedział w swoim grajtołku, rozumiesz, mnie napełnisz, to napełnisz, nie napełnisz, to nie napełnisz, mam luz w tym wszystkim.
Rozumiesz, to do jakiej kategorii ty się zaliczasz? Dlaczego, w czym ty, co ty masz, co to jest z tobą w ogóle? Oni chcieli, oni pragnęli, oni mieli parę.